kurna, 4000 w WN8. Hehehe. Nie no, mi się wydaje, że ten cichy układ tutaj może się przydać, szczerze. Ja biorę cichy układ. Mam 2 KHP, czyli potrzebuję 3 strzały. No plan mam taki, żeby zablokować mu dojazd do kapa. No tutaj hajki na baczacie, kurde, w sumie mogłyby się sprawdzić w takiej rundzie, tak szczerze. Mogłyby, bo czasami trzeba dekapować. Ale nie wiem. Czy na kolejną dawać hajki jakieś? Staram się ustawić tak, żeby widzieć ten i ten kierunek. I ten cichy układ ma sprawić, że ja go zobaczę, dam mu pechę na dojeździe, potem jakoś się schowam za tym, za nasypem. No taki jest plan, no. Mam jeszcze jeden plan. Teraz mi przyszedł do głowy. Trochę jest risk, ale... O kurna. Kumplu. No, powiem tak. Dobra, widzowie. Wygrałem. Farta. Żartowałem. Nie wygrałem, farta. Jednej za mało, kurde. Jedna za mało. Myślę, że możesz go zawsze staranować. Ty masz jakiś pomysł? To musi być mocne. Spróbuj. Wiem, że nie dałem pełnego magazynka, ale to nie jest takie straszne. Mi zależało, żeby nie zebrać pechy. Wciąż jest bardzo komfortowo. Najważniejsze to było nie dostać strzału. Teraz dobrze go złapać, jakoś tak pod dobrym kątem by się przydało. Czy zmienić na PCR-y? Nie wiem, czy nie chcesz poczekać na zestaw naprawczy. A no, w sumie. Bo ten silnik mi zepsuł. No, jakiś gąska silnik, coś może pójść nie tak. Mam go teraz ładnie bokiem. Miałem go idealnie. A poczekam w sumie. Skoro mówisz. Miałeś rację. Drugi raz silnik dostałem. Ej, na serio, no 2 strzały mi dał? Chyba byś tego nie ugrał bez zestawu. No, miałem wtedy go bokiem. Ale no... Byłoby ciężko, w sensie musiałbym skupiać. Znaczy, jeśli w tej sytuacji byś nie miał zestawu, to raczej byś przegrał. No, tak, no. Pingać się. No, na pewno.
Coś mi się wydaje, że tego czołgu nie wziąłby. Normalnie. Gdyby nie wiedział. No, tak mi się wydaje. Chyba T-22 Medium to nie jest najbardziej popularny czołg. Choć może się nie znam, no może jest popularny. Ale pojedynek potężny. Wykorzystać DPM swój. Jednak na tle bata wjechać we mnie. Ja tu myślę, żeby te budynki wykorzystać. Kurde, kapuje bazę. Myślałem, że nie będzie kapował. Ale to może być ściema z tym kapem. To może być ściema. On często takie rzeczy robi. Ja nie jestem przekonany. On może tylko chcieć mnie ściągnąć tam. Ja tu jeszcze chwilę poczekam, bo coś mi się wydaje, że to może być scam. No nie, chyba nie jest to scam. Podejrzenia, że mój przeciwnik awczy. Czy on może przejechać przez te tory T-22 Medium? Dobry magazynek. Tylko mausem się daje pudzianem. No mi się wydaje, że też właśnie. To było niemożliwe, żeby przejechał. Sprawdzałem pod turni. To ty mądry jesteś. Przygotowany. Nie ma to tamto. Za niski, żeby po takich torach przejechać. No i teraz pytanie jest, co robi? Czy tutaj będzie w rogu? W B1? Ukryty? No, myślałem, że może tu będzie w rogu. Ale nie ma go tu. Jest na zielonym, bardzo prawdopodobne to jest. Może z uwagi na to, że późno wjechałem na kapa, zagrać na remis tą rundę niestety. To jest ryzyko. Tu może wyjechać tak jak ja wyjechałem i próbować zagrać na remis. Jest mało czasu bardzo. Ten drugi strzał taki był słaby, ale miałem na tyle dużo pocisku, że mogłem sobie zaryzykować. Był na zielonym? No tak, tak.
Ale wydaje mi się, że lepiej by mu wyszło, gdyby torami wyjechał. Nie ma opcji. 3080 życia, dużo życia ma. Trafny strzał z tym lewym, no to było do przewidzenia akurat tutaj, no to nie oszukujmy się, no. To nie było jakieś giga zaskakujące z jego strony. Ciekawe, co wykminisz. No, strategia jest taka, żeby dać mu pechy. No proste, no. Dać mu damage. Ty. Genialne. Proste rozwiązania są często najlepsze. Mam cichy układ, ja jestem niewidzialny, gościu. Jak wjedzie w kapa, to na pewno będę o tym wiedział, bo tu się nie da przejechać bez kapa, więc jak będzie kapował, to wiadomo, że git. Trochę się martwię jechać dalej, tak szczerze. Tutaj może akurat stać. Tu idealnie widzę tą drogę. Ja muszę też uwzględnić fakt, że ja nie mogę grać tak długo na remis, bo ja muszę przeładować. Gra Canyon? Nie, raczej nie. Jak 3 minuty miną, to ja jadę, no bo muszę przodować. Chyba kampi niestety. Kurde no, niedobrze. To jest bardzo niedobra wiadomość, widzowie. Kampiący Lewandowski. Kurna, no. O co chodzi? A, przegrałem. Nie gadaj. No był dość dobrze ustawiony, trzeba przyznać. Praktycznie. Idealnie. Będzie bardzo ciężko to wygrać. Niestety. Kurde, nie jest głupi, no nie jest. Nie jest głupi. Staram się go cały czas trzymać na spocie. Niedobrze, widzowie, bardzo niedobrze. Potrzebny jest cud, niestety. No nawet taka pecha mi nie weszła, no.
Miałem tą stabę, ale niestety nic. Na początku wyjechaliśmy, był za blisko. Na samym początku rundy, co nie? Był w takim miejscu, że ja byłem w szoku, że ja go nie zobaczyłem wcześniej. Jak pojawił się, wiecie, w mieście tam, na przedmieściach, w sumie. To był dla mnie, no nie powiem, szok. I to w sumie był wcelowany jeszcze we mnie od razu. Niefartownie z zero wchodziły. No to jest tak, jak używasz kumuli, no. Skuteczność też była ważna. Skuteczność była słaba, mimo tego stabilizatora 9 strzałów. Co prawda wszystkie trafione, ale tylko 6 przebić. Gdyby była 100%, to wiadomo, bym wygrał, no ha. Ale weź zrób 100% skuteczności baczatem. To nie jest takie łatwe, kiedy masz taki celownik.